Śmierć ma całkiem napiętą, choć nieco monotonną pracę. Średnio przetwarza 165 tysięcy aktów zgonów dziennie. Niektóre z tych dokumentów są dość rutynowe. Alzheimer, rak, cukrzyca, przedawkowanie leków i przemoc zabijają ludzi w mniej więcej tej samej ilości przez cały rok. Występowanie natomiast pozostałych przyczyn śmierci waha się w zależności od pory roku. Szczególnie w zimie śmierć ma pełne ręce roboty. Zgony z powodu grypy i zapalenia płuc drastycznie wzrastają w miesiącach zimowych, ponieważ bakterie powodujące te infekcje lepiej przeżywają w chłodniejszej, bardziej suchej pogodzie i łatwiej przechodzą z żywiciela na żywiciela, gdy ludzie tłoczą się razem w pomieszczeniach. Ale to stanowi tylko 20% zimowego dodatkowego żniwa śmierci. To, co naprawdę sprawia, że śmierć spóźnia się do biura, to fakt, że zgony z powodu ataków serca i udarów również rosną, gdy jest chłodno. Dzieje się tak dlatego, że w zimie nasze naczynia krwionośne zwężają się, aby nie tracić cennego ciepła z organizmu. Co w teorii jest super, ale niestety jest druga strona medalu w tym przypadku. Węższe naczynia krwionośne oznaczają, że nasze płytki krwi, czyli te lepkie komórki, które czasami chcą się połączyć w skrzepy, częściej zlepiają się ze sobą, gdy tego nie chcemy, przez to blokując tętnice i powodując śmiertelne ataki serca i udary. Dobrą wiadomością jest to, że w cieplejszych miesiącach letnich te związane z zimnem zgony ustępują, a ponury żniwiarz robi mniej nadgodzin. Latem jednak zgony z kilku innych przyczyn nieco rosną. Jest więcej śmiertelnych wypadków samochodowych, ponieważ częściej prowadzimy pojazdy, jest więcej utonięć, ponieważ częściej jeździmy nad wodę, jest więcej śmiertelnych udarów cieplnych, ponieważ jest goręcej. Ale ich liczby nawet nie zbliżają się do góry dodatkowych zgonów podczas zimy. W sumie zimą każdego dnia na całym świecie umiera około 30 tysięcy osób więcej niż w dni letnie. To 20% więcej zgonów. Można by więc pomyśleć, że w cieplejszych porach roku śmierć mogłaby się zrelaksować. Ale ponieważ na obu półkulach pory roku występują odwrotnie do siebie, kiedy w jednej części świata jest lato, w drugiej jest zima, tak naprawdę śmierć ma cały czas tyle samo pracy.